Candida, czy to przyczyna wielu chorób? Witam Was bardzo serdecznie, Moc w Naturze, Joanna Habrajska. Dajcie mi znać, czy mnie widać, czy mnie słychać. Dzisiaj temat bardzo ciekawy. Dużo osób pisało, że będzie, bo można powiedzieć, że to jest modne, Candida. Niektórzy mówią, że to wymysł, niektórzy mówią, że w ogóle to nie jest problem zdrowotny. Bardzo dużo mitów. Niektórzy mówią, że właśnie niektóre produkty wręcz niszczą Candida, a niektórzy mają inne zdanie i na przykład niektóre produkty powodują namnażanie się, czyli tak zwaną dysbiozę. O tym wszystkim będę chciała dzisiaj Wam powiedzieć. Jak zwykle u mnie albo jakieś prezenty, albo jakieś pomysły, albo jakieś fajne rzeczy tutaj dzisiaj. Na dzisiejszym live'ie będę chciała dla osoby, która udostępni, wylosuje, oczywiście te osoby, które udostępnią live'a, każdy z nich otrzyma dzisiejszą prezentację, którą dla Was zrobiłam, ale także wezmą udział te osoby, które udostępnią live'a, zaproszą przynajmniej 5 osób. Fajnie by było, jakbyście w komentarzu napisali udostępniłam i do tego wpisali małpa, Kasia, Krysia, Anetka, Tomek, Wojtek, żeby po prostu nas było więcej na Moc w Naturze, ale także na dzisiejszym live'ie. Kochani, co do wygrania, płyn Lugola. Własnoręcznie zrobiłam płyn Lugola. Powiem może od razu przy tym, że jestem z wykształcenia mikrobiologiem. Myślę, że dlatego mogłam sobie pozwolić na taki temat o Candida. O Candida albicans. Generalnie są to łacińskie nazwy i nie powinno się ich zdrabniać, nie powinno się ich wymieniać w języku polskim. Na przykład, jak to na przykład? Staphylococcusa na przykład? Nie, Staphylococcus albo Candida albicans. Nie powinno się tych nazw spłycać albo po prostu wymieniać, bo są to łacińskie nazwy sztywne. Tak jak powiedziałam, z wykształcenia jestem mikrobiologiem, ale także pracowałam w zakładzie bakteriologii klinicznej w szpitalu w Warszawie, w szpitalu Orłowskim na ulicy Czerniakowskiej. Więc pracowałam stricte z materiałem badawczym, wiem jak wygląda na płytkach Petriego Candida, także jest mi to może przyjazne, może nieprzyjazne, ale nie jest mi to obce. Tutaj przede wszystkim też chciałam powiedzieć, że ruszył mój kurs Interpretacja wyników, na którym także będę mówiła o różnych posiewach, o Candida, o grzybach, o bakteriach. Jest to kurs, do którego możesz dołączyć w każdym momencie. Był w niedzielę, który się zaczął ten kurs, zaczął się interpretacją wyników morfologii. Na najbliższą niedzielę będzie temat mocz, posiew moczu, jak prawidłowo pobrać ten posiew. Będzie też dużo Waszych wyników, tak jak przy tej morfologii było. Także myślę, że warto do mojego kursu jeszcze dołączyć. Cena jest niezmienna, 248 zł, 3-miesięczny kurs. Tak jak powiedziałam, następne spotkania są o moczu, później jest biochemia, aspat, alat, żelazo, cholesterol, witamina D3. Później następne spotkanie mamy tarczyca. Uważam, że jest to bardzo ważne, jeśli ktoś ma problemy z tarczycą. Ja omawiam Wasze wyniki, omawiam pracę tarczycy, przysadki, TSH, FT3, FT4, konwersje, anty-TPO, anty-TG, czyli przeciwciała. Także dużo, dużo wiedzy, jeśli chodzi też o objętość tarczycy, dużo o tym także mówię na tym kursie. I ostatni moduł, tak jakby w bonusie, alergie, nietolerancje pokarmowe, są w tym kursie, więc uważam, że to jest bardzo ważne, bo jak teraz znajdziemy przyczynę, a przyczyną też może być Candida, ale też dlaczego mamy tą Candidę, o tym dzisiaj powiem i napomknę odnośnie alergii i nietolerancji pokarmowej, która właśnie jest w ostatnim module kursu Interpretacja wyników. Także jeśli ktoś chce dołączyć, wiedzieć, znaleźć przyczynę swojego problemu u swoich dzieci, to polecam Wam dołączyć do interpretacji wyników. A dzisiaj, tak jak powiedziałam, każdy otrzyma moją prezentację.
Oraz, o widzę, Dorotka, bardzo się cieszę, że udostępniłaś. Już ponad 20 osób udostępniło, super. Także schodźcie się, schodźcie się. Płyn Lugola do wygrania i prezentacja dla Was. Jasia, Jasia jak zwykle udostępnia, Kasieńka, bardzo się cieszę, kochane. Udostępniłam, udostępniłam, witam, witam, witam. Wszystkich też bardzo serdecznie, kochane, witam. Małgosia, super, bardzo Ci dziękuję, 5 osób zaprosiła. Kochani, już zapraszam Was do prezentacji. Jeszcze, kochani, zanim Ilonka, bardzo się cieszę, przed chwileczką się z Ilonką widziałam. Kochani, a propos właśnie jeszcze informacji dwóch, można powiedzieć, reklam, dwóch reklam, to powiem Wam, że firma Golden Herbs, każdy, dużo osób pyta odnośnie, jaki skład, a co tam, jak to zaparzyć i tak dalej, więc taką te podstawowe formuły miały tylko skład, dawkowanie i datę ważności. Firma Golden Herbs, tak, ja to polecam, są to czyste zioła, skończyłam w czerwcu ziołolecznictwo, jakby też oprócz diety polecam zioła i między innymi firma Golden Herbs zawiera różne, posiada różne formuły już gotowe, na przykład na odporność, na przeziębienie, płyny ciała, tylko właśnie chciałam powiedzieć, że zmieniły etykiety dziewczyny, żeby to było bardziej czytelne, jest to Golden Hydro, płyny ciała i jest tu wszystko opisane tak, jak chcieliście, tak, na Waszą prośbę. Są stworzone nowe etykiety, są nazwy polskie, żeby wszystko było czytelne, żeby nie było, że to jest jakiś krzak, nie wiadomo co to za brązowy proszek i coś tu jest nie do końca prawdziwe. Nie, to jest wszystko naturalne, nie ma tu żadnych konserwantów, żadnych uzupełniaczy, są to czyste, zmielone zioła w koncentracie. Także i są to formuły stworzone na bazie klasycznych receptur, także naprawdę, no ja polecam, ja piję i działają bardzo, bardzo fajnie i bardzo szybko. Także jak ktoś będzie zamawiał, to zobaczcie, ta etykieta już będzie inna. Dobra, kochani, to już zaczynam dla Was prezentację. Prezentację, super, te etykiety, wszystko będzie wiedzieć. Super, wszystko będziemy wiedzieć. Bardzo, bardzo się cieszę. A mnie tak... Ganiałyście za zioła na kursie. A jakie zioła? Udostępniłam, udostępniłam. Pamiętajcie, że w każdej chwili, kochane, możecie dołączyć do kursu interpretacja wyników. Beatka, bardzo się cieszę za piękne udostępnianie. Małgosia, cieszę się też. Dorotka, jest Ania, druga Ania, Kasieńka. Bardzo się cieszę. Golden Herbs, tak? Tak, 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 Małgosia. Golden Herbs, tak jak zawsze były w takiej etykiecie, teraz to już jest nowa etykieta i wszystko wypisane, cały skład, wszystkie informacje o alergenach, także skład po polsku, waga, wszystko macie. O, Aldonka udostępniła, cieszę się. Kochane, to już nie będę przedłużać. Bardzo dziękuję za udostępnienie. Pamiętajcie, że Buczynowa Dolina i ferie razem ze mną. O, jeszcze jednej rzeczy nie zrobiłam, ale to będę mówiła. Nie dołączyłam siebie do prezentacji. Poczekajcie, zaraz to zrobię, ale ja to mogę mówić i co robić. Chciałam tylko powiedzieć, że ferie w Buczynowej Dolinie 14-20 stycznia razem ze mną i tam będzie dieta idealna. Nawet jeśli ktoś ma przerost kandida, to ona będzie także dostosowana. W ogóle dieta w Buczynowej Dolinie na turnusach moich jest 3 razy bez. Jest to dieta dostosowana do alergii, do nietolerancji pokarmowej, nie ma tam białego cukru, także myślę, że taki tydzień ze mną też wspomoże organizm w tym, żeby ta kolonizacja tych grzybów się zmniejszyła. Także zapraszam Was na ferie do Buczynowej Doliny 14-20 stycznia. Candida. Candida, czy to przyczyna wielu chorób? Może zaczniemy właśnie od tego, że czy to jest przyczyna wielu chorób? Nie. To jest jakby objaw, tak? Spadku odporności. Mamy spadek odporności, w tym momencie wchodzą, jest zaburzona dysbioza jelitowa, czyli mamy dobre bakterie i mamy kandida, tak? W organizmie, w jelitach. Jest jej malutko, no jest ona potrzebna, tak? W równowadze, w harmonii, jeśli jest wszystko na swoim miejscu,
To jest jakaś część także kandida, ale nie może jej być zbyt za dużo, żeby nie było dysharmonii pod względem dobrych bakterii. Mamy dobre bakterie i też dobre grzyby, ale nie może być tak, że zaburzona jest ta flora fizjologiczna, czyli te dobre bakterie w jelitach, a mamy przerost kandida, jest jej za dużo i te dobre bakterie, które nas chronią, które nie powodują chorób, które nas chronią, jest ich za mało. I ta kandida w nadmiarze wydziela substancje, które można powiedzieć zatruwają nasz organizm, tak? Powodują, że ten organizm jest zatoksyczniony, spada nam odporność i jakby jest duża, jest otwarta ścieżka do chorób. Jest to bardzo ważne, żeby znaleźć przyczynę, tak? Wiele chorób może być właśnie z tego, że mamy dysbiozę jelitową. Bardzo ważne jest też to, że możemy stosować różne preparaty i tak dalej, ale jeśli dieta nie będzie prawidłowa, to uwierzcie mi, cała ta dysbioza nadal będzie dysbiozą. Nadal będzie to wszystko zaburzone. Nie będą funkcjonowały nasze jelita prawidłowo. Dlatego tak bardzo ważne jest to, żeby ta dieta była właściwa. Jeśli chodzi o objawy, mogą być naprawdę z całym organizmem, od czubka głowy do stóp. Tak, o właśnie, jeszcze do stóp, bo może być też grzybica stóp. Mamy ze strony układu pokarmowego różne bóle. Zaraz będę też o objawach takich typowych. Teraz tylko ze strony układu pokarmowego, czy jakiś refluks, czy jakieś problemy już z jamą ustną. Już tutaj mamy takie jakby zajady. To już jest problem z tutaj, jeśli chodzi o zagrzybienie. Czyli już tutaj też mamy, tutaj mówiłam o jelitach, ale tu chodzi o cały organizm, tak? Bo nie mamy, znaczy tak, moc jest jałowy, krew jest jałowa, sperma jest jałowa, to wszystko jest jałowe, ale jama ustna, czy skóra, czy przewód pokarmowy, tam powinna być odpowiednia ilość bakterii tych dobrych i grzybów, poczet właśnie przerostu tutaj, czy grzybów, czy bakterii, tak? Więc tutaj ważne jest to, żeby zachować prawidłową dietę i zachować prawidłowy balans w jelitach. Przerost, tak? Ze strony układu pokarmowego, tak jak tutaj powiedziałam, pod względem jakichś problemów ze strony i biegunek, ale także brzucha, tak? Czyli jakiś żołądek, czy jakieś właśnie nudności, czy jakieś bóle brzucha w okolicach pępka, to też mogą być pasożyty, ale ogólnie tutaj problem przewodu pokarmowego. Oddechowy, częste infekcje, układ moczowy, no to nawracające problemy, czy owrzodzenia w okolicach narządów, narządy płciowe także, tak? Układ nerwowy. Bardzo często jest tak, że ten mózg jest zagrzybiony i powoduje naprawdę poważne problemy. Demencja starcza także. Różne naprawdę neurologiczne, czy zawroty głowy, bóle głowy, to wszystko idzie w stronę układu nerwowego. Skóra. Tak jak tutaj pani na zdjęciu ma problemy z zajadami, z problemy tutaj z pękającymi kącikami ust, to też jest zagrzybienie, czy jakieś pleśniawki, czy grzybica stóp, rąk, tak, między paluszkami, to także czatopowe zapalenie skóry. Też pytanie, czy nie tylko gronkowiec złocisty Staphylococcus aureus się namnaża, tak? Krew, to już jest już taka, no to już jest, jeśli mamy, krew jest jałowa, ale jeśli zrobimy posiew i coś tam wyjdzie, czy właśnie na przykład kandida, no to już jest bardzo, bardzo poważny stan. Dlatego tak na końcu napisała. Jakie są takie objawy, typowe objawy? Ogólnie rzucanie się na słodkie, na węglowodany, na chlebek, tak? Mamy też ochotę na posiłek słodki po zjedzeniu kurczaka. Po zjedzeniu obiadu wytrawnego mamy ochotę na słodkie. Często trądzik, zmiany skórne, wypryski, pokrzywka, ona także może powodować to zaburzenie tej flory fizjologicznej i dać nam takie objawy. Nawracające infekcje tutaj ze strony układu oddechowego, anginy, zapalenie gardła, zapalenie oskrzeli, zatoki, więc tutaj bardzo, tutaj tak jak powiedziałam, pochwa, suchy kaszel, układ moczowy, trochę miks, ale to chodzi o nawracające infekcje. Alergie, nietolerancje pokarmowe. Pamiętajcie, że u mnie można zrobić Cambridge Diagnostics, nietolerancje pokarmowe, ale także badanie
flory fizjologicznej. Astma, bóle głowy, migrenowe, bóle brzucha, napadowe, tak jak powiedziałam, czy to w okolicach pępka, czy nocne takie bóle, to także jest objaw przerostu kandida. Zmęczenie, depresja ze strony układu nerwowego, tak jak powiedziałam. I ma metaliczny posmak ust. Kilka moich pacjentów po zastosowaniu na przykład antybiotykoterapii właśnie nastąpił metaliczny posmak, czy po augmentinie metaliczny posmak w ustach. Także tutaj antybiotyki niszczą nam florę fizjologiczną, nam te dobre bakterie. No właśnie, przyczyna dysbiozy. Ja zobaczę tam, co tam u Was. Właśnie moja Maja ma bardzo spierzchnięte usta, już dłuższy czas, ale działamy. Dobrze, Wiola, dieta nawilżająca. Suchość ust, usta wysuszone, czerwone, popękane, świadczą o wysuszonym trawieniu, o żołądku, śledzionie. Jest to dieta bardzo smażona, wysuszająca, więc chleb, takie rzeczy. Tutaj rzeczywiście to jest bardzo ważne, żeby ta dieta była nawilżająca, tak? I nie rozgrzewająca. Jak badamy florę? Maria, będę mówiła, tylko zobaczę, czy coś tam wcześniej się pojawiło. Bardzo fajnie, kochani, wszystkie osoby, które udostępniły, otrzymają prezentację tą, którą stworzyłam teraz dla Was. Czy kandida na 1+, to już problem? Wszystko zależy, jak wygląda opis całego badania, jak wygląda opis, wynik, tak? Bardzo często jest tak, że na przykład na 1+, to jest ok, tak? A 3+, to jest już obfita, czyli jest ta, już ta dysbioza. Także tutaj bym musiała, Ula, zobaczyć cały wynik. No i przyczyny tej dysbiozy, tak? Przede wszystkim konserwanty. Zobaczcie, teraz się pokażę, coś Wam fajnego opowiem. Jeśli mamy jakiś produkt w słoiku, tak, żeby on żywnościowy, to akurat mam świetne kremy, będę chciała Wam też powiedzieć o BioOla, o kremach, które mają naturalne konserwanty, o kremach na przykład oli, tak, ale tutaj akurat nie chodzi mi o kremy, w sensie kremy, tylko chodzi mi o produkty w słoikach, w puszkach, plastiku, które zawierają związki grzybobójcze, bakteriobójcze, po to, żeby to długo się utrzymywało, tak? I teraz tak, jeśli kupujemy produkty, czyli produkty przetworzone, to one, jeśli mają bardzo długi termin ważności, to niestety, ale muszą mieć związki grzybobójcze, bakteriobójcze, bo to by nam to spleśniało, tak? No nikt nie pasteryzuje i tak dalej. Jeszcze dodam, co jest bardzo ważne, i wiem to, bo oprócz tego, że skończyłam mikrobiologię, to także skończyłam biotechnologię mikroorganizmów i roślin. I wyobraźcie sobie, że mając praktyki w różnych, znaczy ja akurat ja, jako rozumiałam w Polfie Tarchomin bardziej takie właśnie posiewy i inne rzeczy pod względem biotechnologii, ale mikrobiologiczne miałam praktyki, ale na przykład moi znajomi z roku mieli praktyki na przykład właśnie w różnych takich, nie będę mówiła nazw, ale różnych takich firmach, gdzie tam na przykład właśnie produkują czy soki, czy jakieś słoiczki, czy jakieś sosy. I uwierzcie mi, że nie ma, jak ja to się zawsze śmieję, nie ma pani Krysi, która mówi, ojej, ta marchewka jest spleśniała, musimy ją wyrzucić, nie? Nie ma czegoś takiego. I uwierzcie mi, to tak nie działa, że wszystko jest wysterylizowane i wszystko funkcjonuje. Znaczy, no jest wysterylizowane, ale czym? Chodzi o to, że, tak jak mówię, no nie ma pani Krysi, która siedzi i wybiera marchewka taka, taka. No wiadomo, że jak ktoś jest bardzo spleśniały, no to tego nie wyrzucą, tak? Ale taka jest praktyka, że wszystko wrzuca się do jednego pojemnika wielkiego, wielkiej kadzi, jeśli robimy jakieś soki. Oczywiście nie mówię tu żadnych nazw firm. Są dodawane związki grzybobójcze i bakteriobójcze, które są w takiej małej dawce, która wpływa na naszą florę, ale nie trzeba jej umieścić na opisie. I to trzeba, na to trzeba zwrócić uwagę, znaczy zwrócić uwagę. Po prostu nie kupować produktów przetworzonych, tak? I my zjadając ten słoik,
robiąc sosy, cokolwiek jak robimy, naocznie nie widzimy grzybów, bo one jakby, to jest produkt, który nie ma tego, ale ma te związki. I my, jedząc ten produkt i dając dziecku, zabijamy florę. Kiedyś nie było produktów przetworzonych. I te osoby, które są ze mną długo, to już pewnie wiele razy słyszały opowieść o moim sąsiedzie, ale opowiem dla tych, którzy są tutaj nowi. Historia bardzo, myślę, że taka, która zobrazuje sytuację, jaką mamy w obecną teraz, w dzisiejszym świecie. Miałam takiego sąsiada, dożył 94 lat i naprzeciwko moich rodziców mieszkał i mieszkał sam. I bardzo często, raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, moi rodzice chodzili do niego, żeby sprawdzić, czy nie ma właśnie jakichś spleśniałych rzeczy w lodówce, czy czegoś tam nie ma zepsutego i tak dalej. No i któregoś dnia mój tata poszedł, otwiera lodówkę, a tam makrela spleśniała. Stasiek, czy ty jadłeś tą makrelę? Makrele? Ja makrele to ja jadłem na śniadanie. I coś ci było? Nic. Bardzo dobra. Ale ona była spleśniała. Ale ona jest spleśniała. Nie zauważyłem. Wiecie, co chcę Wam przekazać? To, że kiedyś te jelita ludzi były całkowicie inne, nafaszerowane tymi dobrymi bakteriami, bo nie jedli, ludzie nie jedli kiedyś produktów przetworzonych, bo nie było ich tak dużo w świecie, tak? Dwa. Druga sytuacja, jakby obrazując sytuację w obecnym świecie. Idzie dziecko do przedszkola, wypija od drugiego dziecka kubek, weźmie coś z podłogi i tak dalej. Od razu jest biegunka, rotawirus, straczka, adenowirus, po prostu wszystkie choroby świata. Dlaczego? Bo jesteśmy tak wysterylizowani właśnie tymi produktami przetworzonymi. Mam nadzieję, że to fajnie zobrazowałam. Właśnie, Maria, mój dziadek zawsze pleś odkrajał i jadł dalej. Dożył 97 lat. No właśnie, kochani, choć ja akurat tego nie polecam, tak? I będę o tym mówiła, bo my właśnie, robiliśmy takie zajęcia na mikrobiologii, żeby mieliśmy kawałek zgniłego pomidora, a posiew był dookoła, jakby z całego tego pomidora były kilka miejsc, gdzie w każdym wyszedł grzyb. Masz doświadczenie z chlorellą przy kandida. Chlorella silnie wychładza, więc ja nie bardzo wiem, jak ona miałaby wpłynąć na florę jelitową. Patrzę, cytuję jeszcze. Zupy, zupy, zupy i trzy razy bez. No widzisz, Wiola? Proste. Właśnie zmieniliśmy dietę. I o to, kochana, chodzi. O to chodzi. Bardzo się cieszę. Dobra, kochani, wracamy. Ale to była taka anegdotka, żebyście sobie zdali sprawę, że naprawdę w dzisiejszym świecie trzeba o to zadbać, tak? Te produkty z dobrego źródła, nie kupowanie produktów przetworzonych, to jest po prostu, myślę, że jedna z najważniejszych rzeczy w dzisiejszym świecie. Czyli konserwanty, produkty przetworzone, słodycze, kalendarz adwentowy teraz, tak? Słodyczy jest pełno. Naprawdę nic dobrego tego nie robią, tylko namnażają bakterie. Nawet duża ilość miodu, także cukier. Tutaj jakieś zamienniki, syrop fruktozowo-glukozowy, to też nie ma nic wspólnego ze zdrowiem, kochani. Antybiotyki, sterydy, antybiotyki, hormony, antykoncepcja, IPP. To jest pięć produktów, które strasznie niszczą florę fizjologiczną. Sterydy? Co lekarz Ci powie? Jak robisz dziecku inhalację, oczywiście ze sterydu to w ogóle nie ma żadnych skutków ubocznych, ale wypłukaj buzię wodą i umyj zęby po inhalacji. Zobaczcie, jak to wpływa na organizm. Tak jak rozmawiam z ludźmi i w moim wieku, i starszych, to kiedyś nie było takiej ilości sterydów stosowanych na wszystko. Katar, masz steryd, boli Cię ucho, steryd, masz kaszel, steryd. Czyli wprowadzasz już i tworzysz grzybice tylko inhalacjami. Sucha dieta. Tutaj przede wszystkim z tą suchą dietą, oczywiście ja to mówię cały czas o tych nawadnianiach, uzupełnianiach płynach ciała, ale jeśli chodzi o niszczące płyny ciała, to chodzi też o to, że jeśli mamy odpowiednie nawodnienie, odpowiednie jakby w komórkach, znaczy na przykład w strukturze, tam gdzie są dobre bakterie, nawet w jelitach, czy w pęcherzu moczowym, jeśli mamy tą śluzówkę w
fizjologiczną, prawidłową, na której się namnażają te dobre bakterie, bo mamy dobrą, dużą ilość płynów ciała i tworzą się te fizjologiczna ta struktura, na której się namnażają bakterie, to jest ok. Ale jeśli mamy suchość, jeśli mamy tą suchą dietę kanapkową, nabiałową, w ogóle niezdrową, oprócz cukru, to właśnie jeszcze to, to ta flora fizjologiczna jest na tyle uboga, że te grzyby nam się rozmnażają bardziej. Niewłaściwa probiotykoterapia. Tutaj będzie jeszcze, co Was proszę, żebyście zwrócili uwagę. Jeśli bierzecie antybiotyk, nie bierze się do antybiotyku enterol, nie bierze się Saccharomyces. Saccharomyces to są drożdże. Jedną z największych błędów, co robią w dzisiejszym świecie specjaliści, którzy przepisują antybiotyki, no to wiadomo, kto to jest. Zamiast inaczej, co robi antybiotyk? Dobra, pytanie do Was. Budzimy się. Co robi antybiotyk, kochane? Cześć Kamilka, bardzo się cieszę, że udostępniałaś. Kochane, kochani, powiedzcie mi, co robi antybiotyk? Jakie ma działanie i na co działa? Na co działa antybiotyk? Niszczy wszystko. Tak, ale dokładnie, jakie ma zastosowanie? Na co działa? Wychładza też. Niszczy florę w jelitach. Niszczy, wychładza, wychładza. Też dziewczyny, ale to dziewczyny z mojego kursu. Kochane, ale tak po mikrobiologicznemu. Na co działa antybiotyk? Po co jest ta struktura? Zabija dobre i złe bakterie. Dobra, o to mi chodziło, Asinko. Chodziło mi o słowo bakterie. Tak? Mamy bakterie, ona ma ścianę komórkową, nie ma, ma, nie ma i tak dalej. Ma. I chodzi o to, że antybiotyk działa na tą bakterię. I biorąc na wszystkie bakterie wtedy, tak? A na te dobre też. Oczywiście wiadomo, że nie na wszystkie, tak? No bo mamy antybiotykoterapię, mamy celowaną, robimy antybiogram, jest szereg antybiotyków, które działają na te bakterie, na te tlenowe, beztlenowe, wankomycyna, erytromycyna i tak dalej, i tak dalej. I chodzi tu o to, bo chciałam Wam powiedzieć odnośnie działania, jeśli mamy antybiotyki, to, poczekajcie, jeszcze na razie się pokażę Wam. Jeśli mamy działanie antybiotyku, który niszczy bakterie i lactobacillus, bifidus i te wszystkie nasze dobre bakterie, to my musimy wprowadzić dobre bakterie do tego, tak? Antybiotyk niszczy dobre bakterie, więc wprowadzamy bakterie. Więc po co lekarze stosują enterol, czyli enterosibo, czy coś takiego, ostatnio też dzisiaj miałam taką konsultację, że przy zapaleniu oskrzeli kobieta dostała antybiotyk i do tego grzyby. Nie. No i oczywiście kaszel ma dalej, tak, także tutaj nie za bardzo pomogli. I tu chodzi o to, że nie wprowadzając prawidłowej probiotykoterapii, bo ona jest zła, niestety, ale tworzą się kolejne choroby. Enterol z antybiotykiem nie. Nieszczelność jelit. Tak, jeśli mamy nieszczelne jelita, nie możemy jeść drożdży, dieta musi być 3 razy bez, alkohol, papierosy, używki, wszystkie także wpływają negatywnie na nasze dobre, kochane bakterie. Stres bardzo. Brak snu bardzo. To wszystko niszczy, to są wszystko przyczyny dysbiozy. Naturalna ochrona i prawidłowa dieta? Przede wszystkim bez nabiału, bez glutenu, bez produktów przetworzonych. Chyba te produkty przetworzone to są najgorsze. Bez cukru i pochodnych, miód, melasa, suszone owoce. W momencie, kiedy mamy przerost tych kandida, to właśnie te suszone owoce też będą złe. Bo jak ja to mówię, siedzi sobie grzyb i mówi tak, to ja będę miał cukier czy węglowodany, czyli węgiel, będę się namnażał z tego, a z tego nie. No suszone owoce też mają cukier, tak? Także tutaj rzeczywiście ta dieta niskowęglowodanowa, jak robimy zupę z dużą ilością warzyw, to mniej tych węglowodanów, ale węglowodany muszą być, bo one nam uzupełniają płyny, odbudowują nam te płyny. Dieta warzywna, rotacyjna, niskowęglowodanowa, rotacja, to też jest bardzo ważne. Kasza jaglana, biały ryż, to zaraz tutaj przeciwnicy? Nie, właśnie u mnie dieta właśnie taka będzie działała prawidłowo i odbudowała płyny ciała i wprowadzała tą harmonię do jelit.
zioła do zup kozieradka, kminek, w zależności oczywiście od termiki, tego uczę na kursach, jak prawidłowo dobrać zupę i posiłki właśnie do danej osoby. Tutaj macie ode mnie slajd, sterydy, antybiotyki zagrzybiają organizm, tak? Sterydy powinny być używane tylko przez lekarza i do ratowania życia, czy przy przeszczepie, w różnych takich sytuacjach, kiedy trzeba dać steryd, oczywiście, że trzeba. Ale jeśli to jest tylko na katarek, na zapalenie ucha, na zapalenie oskrzeli, to uważam, że to nie jest. Albo na przykład przewlekle, profilaktycznie, żeby dziecko nie miało astmy. Zagrzybimy organizm i będziemy powodować nakręcanie się chorób, później chorób autoimmunologicznych i naprawdę później ciężko wyjść tutaj prawidłowo. Oj, poczekajcie, poczekajcie, chyba nie dałam chyba, a nie, poczekajcie, zaraz zobaczymy, czy mi się udało, poczekajcie, nie udało mi się. Ale będzie, widzicie, nie dodałam w tym biegu, nie dodałam, o, tutaj, słuchajcie, powinna być morfologia, tutaj powinna być morfologia, gdzie płytki krwi, w prezentacji oczywiście będzie to, płytki krwi są powyżej normy. Tu chciałam Wam wrzucić płytki krwi i morfologię dziewczynki, która ma powyżej 600 płytek, ma problemy z wrzodziejącym się jelitem, jelitem grubym i tutaj rzeczywiście ten stolec nie jest prawidłowy, bo jest zaburzona flora. Także patrząc w momencie, jakie badania powinniśmy zrobić, to nie każdy wie, że na przykład morfologia, o której mówiłam w niedzielę na kursie interpretacja wyników, do którego możecie jeszcze dołączyć, w każdym momencie możecie dołączyć, jest to kurs 3-miesięczny. To właśnie te płytki krwi, trombocyty, są to, one pokazują to zagrzybienie. Naturalna ochrona jelit, wyeliminować alergie, nietolerancje pokarmowe, zrobić badania. To też jest bardzo ważne. Jeśli mamy zniszczone jelita, to będziemy mieć rozszczelnione jelita, będziemy mieć alergie, nietolerancje pokarmowe, będziemy mieć pasożyty. To wszystko, o to wszystko trzeba całościowo zadbać. Możemy zrobić badanie flory fizjologicznej, czyli flory jelitowej, taki skan. Także w Cambridge Diagnostics się robi, jeśli ktoś będzie zainteresowany, to powiem dokładnie. Jest to pokazany skład. On się bardzo często zmienia, więc jeśli nie jest, jest dużo problemów ze zdrowiem, to ja to przymykam, bo możemy zrobić po prostu zwykły posiew i on wtedy nam pokaże tlenowy i beztlenowy posiew, co tu się dzieje, jak to wygląda, tak? Na saburo, na grzyby, na paciorkowce, na to wszystko, co tam jest we florze. Jeśli chodzi tutaj o tą florę jelitową, czyli zrobić ten duży taki test, to już jeśli są duże problemy, to warto to zrobić, bo on się nie będzie tak zmieniał. Generalnie flora się bardzo zmienia pod względem jedzenia, stresu. Nawet z tygodnia na tydzień będziemy mieć inne, ale przy dużych problemach z dysharmonią rzeczywiście to badanie warto zrobić. Ja tylko tutaj podkreślę, jeśli mamy mamy, które mają małe dzieci, i po wyjściu ze szpitala, po urodzeniu, w pierwszym roku życia ta flora jest zaburzona, zrobiliśmy posiew, albo już w szpitalu zostały posiew kału zrobiony z odbytu, czy z oczu, z uszu, z wymazy i na przykład wyszły patogenne bakterie, a karmimy piersią, to myślę, że warto przeanalizować i jeśli lekarz każe włączyć antybiotykoterapię w pierwszym roku życia, to warto porozmawiać, bo niestety, ale to nie jest właściwe. Ja pracowałam właśnie w zakładzie bakteriologicznym, gdzie nie było czegoś takiego, bo jak były wprowadzone antybiotyki u tak małych dzieci, to te dzieci później wracały i przez cały rok były chore, bo były już zaburzone przez, ta flora była zaburzona przez stosowanie tych antybiotyków. A jeśli dostały te szpitalne Klebsiella pneumonii, Staphylococcus aureus, dostały szpitalne szczepy, ale stosowały przez następne miesiące probiotykoterapię i były na piersi, problem sam znikał. Nasz organizm, jeśli ma prawidłową dietę, to sam dojdzie do harmonii. Ale się nagadałam.
Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Jeszcze tutaj, co nam szkodzi. Jeszcze tylko zobaczę, czy wszystko jest wszystko. Po jakim czasie od antybiotyku odbudowuje się flora bakteryjna? Batko, to jest bardzo indywidualnie. Na pewno antybiotykoterapię trzeba stosować długo, probiotykoterapię trzeba stosować długo, najlepiej przynajmniej 3 do 6 miesięcy. Szczepy powinniśmy zmieniać, na przykład powir, biominerały, nie wiem, co ja tutaj mam z Narum, możemy... San Probi, ja oczywiście polecam ten twarożek probiotyczny, jest rolka, jak robię ten twarożek probiotyczny, także warto samemu namnażać, na przykład na migdałach, czy na nerkowcach robić taki twarożek probiotyczny, bo on w ogóle jest przepyszny. Właśnie, wszędzie piszą, że biały ryż przy kandida nie jest skazany, no bo to jest węglowodan, tak, ale tutaj węglowodany, proste, ale tak naprawdę, czy proste, no w sensie, że jest to jakby dobre źródło węgla dla grzybów, dla bakterii. Ale jakby patrząc na całość, ja wyprowadzam właśnie ludzi, którzy jedzą ryż. Tak samo kiedyś też było, że nie wolno owsianki i tak dalej. Przy atopowym zapaleniu skóry nie wolno jeść diety, nie wolno mieć diety wysokowęglowodanowej. Mój syn 13 lat temu jadł przede wszystkim owsiankę według 5 przemian na śniadanie, na kolację. I w ciągu miesiąca wyprowadziłam go z takich ran, gdzie ropa sielała i był gronkowiec złocisty, tak? Także tutaj trzeba znaleźć prawidłowy tor indywidualny do danej osoby. Gdzieś tu było piwko? A, prawda! Prawda, a ja przeczytałam piwko. Piwko ma drożdże i nie wolno, i ono będzie karmiło grzyba, bakterie, jak ktoś ma trądzik ropny, to także nie powinien pić alkoholu, słodkiego, piwa, bo to po prostu jeszcze bardziej nakręca, jeszcze bardziej nakręca i rozmnażają się wtedy bakterie. Dobra, słuchajcie, to jest jeszcze, chciałam Wam dodatkowo powiedzieć, że mamy tak samo, mamy takie coś jak aspergillus, właśnie, który w żywności tutaj pięknie spleśniały pomidor, który aflotoksyny powoduje, aflotoksyny wydziela, które niszczą nam organizm, odporność i chorujemy. Orzechy, nie kupujemy nigdy orzechów, które w supermarkecie są pootwierane, bo także są na nich grzyby. Mykotoksyny, grzyby, które są też w mące, tego nie widać. Bardzo często też warto po prostu nie trzymać i nie kupować mąk, które mają po pół roku, po 2 lata, bo niestety, ale to więcej zrobi nam krzywdy niż nam pomoże działać. Jakie zamienniki cukru? Lukrecja, tylko pamiętajmy, że lukrecję nie wolno za długo stosować, bo ona też podnosi ciśnienie, ale jest bardzo, bardzo zdrowa, stevia, jakby można powiedzieć na drugim miejscu, inulina, niektórzy mówią ksylitol, ja do końca nie mam zdania na temat tego alkoholu, więc go po prostu tu nie wpisywałam. Proszek daktylowy będzie nam namnażał grzyby, ale jeśli zrobimy to w równowadze prawidłowej diety warzywnej, to będzie dobry zamiennik cukru. Karob. Karob jest zastępnikiem kakao, ale też ma, jak ja to mówię, nutkę słodkości. Można zaobserwować język taki w plamy geograficzne, czy taki, gdzie jest tego nalotu gruby, biały nalot. Jest to po prostu zagrzybienie. I na pewno tutaj trzeba pomyśleć o prawidłowej diecie. Pamiętajcie o twarożku probiotycznym. Dostaniecie ode mnie link, jak prawidłowo zrobić. Są rolki. Miksujemy czy migdały, czy nerkowce, w termomiksie, czy w blenderze. Dodajemy probiotyki, dobre probiotyki. Mieszamy. Zostawiamy na całą dobę, aż one to przetrawią, jak one to się namnożą i wtedy z takiej jednej ampułeczki możemy całą rodzinę poczęstować. Tak jak powiedziałam, każdy z Was jeszcze może dołączyć do kursu interpretacja wyników, bo uważam, że każdy rodzic, każdy z nas powinien mieć tą bazę, tą podstawę, jaką dietę przy różnych odchyleniach. O, a to ja zaraz Wam powiem jeszcze o naszej kochanej Buczy Nowej Dolinie, gdzie tam są wszystkie produkty robione na świeżo, nie ma produktów przetworzonych, nie ma cukru, nie ma pszenicy, nie ma glutenu, a na przykład są dobre tłuszcze tutaj i gofry, także bez cukru. Buczy Nowa Dolina, wyjazd i wakacje ze mną.
Są to wakacje, gdzie jest pełne wyżywienie, zajęcia z dziećmi i naprawdę dużo fajnych zajęć. I kulik, i yoga dla dzieci. Także kto jeszcze nie ma pomysłu na ferie, to warto pojechać ze mną. Picie kefiru jest ok, nie jest ok. Są tam dobre bakterie, ale jednak jest tam nabiał. Jest on przerobiony przez te bakterie, więc on nam aż tak bardzo nie szkodzi, jak zwykłe krowie mleko. Ale uważam, że można inne mieć źródło dobrych bakterii, jak na przykład kapusta kiszona, zakwas buraczany, probiotyki, twarożek probiotyczny. Ja bym tutaj jednak te produkty krowie nie korzystała. Naturalnie soda i woda utleniona radzi sobie z kandidą. To nie są produkty, które powinniśmy wprowadzać do naszego organizmu od tak sobie, tak? Wiola, poproszę o link. Bardzo się cieszę. O link chyba, chodzi o ferie. Ula, po pierwsze, woda utleniona jak najbardziej dotlenia nam organizm, ale to też nie jest to produkt naturalny. Jeśli chodzi o sodę, soda odkwasza nam organizm, świetnie działa, ale też pytanie, jaką mamy sodę. I to też nie jest produkt, którego możemy stosować długo i dużo. Czemu przyroście Candida źle toleruje się kiszonki? Według mnie to nie jest problem Candida, tylko jest to problem nietolerancji na histaminę. Organizm wytwarza, jeśli mamy problemy z histaminą, to kapusta kiszona, która ma dużą histaminę, dużą ilość histaminy, to tak organizm reaguje. Może organizm reagować biegunką przy kapuście kiszonej, takimi popękanymi kropeczkami, takimi popękanymi ustami. Właśnie nazo nadal brak dostępności. Czy coś tam pisałaś do nich? Tam dzisiaj pisałam, czekają na dostawę. Jest gorgo, ale nazo nie ma i rzeczywiście pisałam do nich, bo robiłam sobie dzisiaj zamówienie. Zrobiłam sobie zamówienie na biominerały. Na witaminę D3 z K2 MK7, tu jest 4000 jednostek i jeszcze do tego są bakterie, więc macie dwa czy trzy rzeczy w jednym, więc warto. Co oznacza silne pocenie organizmu? Pytanie Agusia, kiedy jest to silne pocenie? Czy to jest pocenie nocne, czy to jest pocenie w ciągu dnia, czy to jest pocenie po wysiłku? Na pewno nie powinniśmy się pocić. Jest to jakby zaburzona ta zewnętrzna ochrona. Dzieci na przykład, które są nadmiarowe, trzeba je stonizować, uspokoić. Żywieniowo też wprowadzić chłodne produkty, ale nie zimne, tylko termicznie chłodne, więcej zup, a mniej na przykład pikantnych, rozgrzewających. W ciągu dnia po wysiłku. Często, tak jak powiedziałam, Aga, są to dzieci nadmiarowe, które mają czerwone poliki, dużo jedzą i tutaj trzeba dostosować tą dietę. Pamiętajcie, jeśli chcecie taką konsultację u mnie, jest u mnie szybka porada za 100 zł, pół godziny, ale także pełna konsultacja. Czy czystek będzie ok? Ja nie mam zdania odnośnie czystka, powiem Wam. Jak najbardziej jest to zioło, którego nie dosładzamy i na pewno ma jakieś dobre działania. Tak jak opowiadają, więc jak najbardziej ok. Link do twarożku, dobrze, do twarożku i probiotycznego. Dobrze, Wiola, będzie. Asia, a co polecasz z ziół na kandydę? Ja powiem Wam, że nie ma czegoś takiego, według mnie. Przede wszystkim, jeśli nie będziemy wprowadzać cukru, nie będziemy wprowadzać, jak tutaj napisałam, nabiału, glutenu, rozszczelniać jelita, i wprowadzać produktów przetworzonych, to ten organizm nie potrzebuje specjalnych produktów, bo tak naprawdę, czy tam jakichś preparatów, o jakichś tam preparatów na Candida, bo to nie działa. Bo tu będziemy wprowadzać produkty na Candida, a tu będziemy jeść sobie cukierki. Tutaj trzeba całościowo. Agusia, także dietę tutaj pamiętaj, żeby nie rozgrzewać, bo to będzie powodowało wyrzut tego gorąca i organizm to usuwa w formie potu. Na kandydę to dieta. Dokładnie, Daria. Tutaj nie da się powymyślać różne rzeczy. Także buduj odporność zimą ze mną w Buczynowej Dolinie, kochani. Ferie 14-20 stycznia. Podsumowuję. Dieta na co dzień, żeby profilaktycznie nie było przerostu tego kandyda, przerostu kandyda albicans, przede wszystkim dieta musi być
zbilansowane, jak oni to mówią, ale to nie do końca tak o to tu chodzi. Rotacyjna, bez produktów przetworzonych, bez cukru, bez nabiału. Jeśli już cokolwiek zjemy, to warto tutaj przeanalizować, co w ogóle jemy, ale też pamiętajmy o tym, że wprowadza zaburzenie flory, wprowadza stres, nie tylko dieta, stres, brak snu, brak ruchu, brak kontaktu ze środowiskiem w sensie natury. Także tutaj naprawdę całościowo, ale myślę, że takie podstawy macie tutaj w tej prezentacji, dla której Wam stworzyłam. I pamiętajcie, jeśli macie antybiotyki, to nigdy nie stosujemy przy tym produktów, które zawierają sacharomycyz, czyli zawierają grzyby. Masło maślane, masłem polane, jak ja to mówię. Także kochani, mam nadzieję, że dzisiejszy live był wartościowy. Dużo z niego skorzystacie. Dietę troszeczkę zmienicie. Przestaniecie używać produkty przetworzone, jeśli są. A tak naprawdę włączycie dobre probiotyki i tak naprawdę prawidłowo zharmonizujecie swój organizm. I tak jak powiedziałam, jeśli macie jakieś problemy odnośnie wyników badań, to warto, żeby rzeczywiście ten organizm funkcjonował prawidłowo. Nie tylko chodzi właśnie o dietę, o styl życia, o to wszystko. Asiu, mówi się, że dieta keto jest dobra przy kandydzie. No na pewno jest dobra, ale nie do końca w takim, bo nie ma węglowodanów, nie ma cukrów, więc jak najbardziej dobra, ale na krótką metę, tak? Stosowanie diety jak najbardziej keto, ale bez, trochę takiej obkrojonej, tak? Bez nabiału jednak. Ale kochani, plan jest, od razu tu chciałam Wam powiedzieć, że plan jest taki, że będę prowadziła live'a z kimś bardzo wartościowym i osobą, która pomoże i opowie i zrobi ze mną live'a na temat diety keto i dlaczego dieta keto na dłuższą metę jednak nie jest dobra. Dwa, w przyszłym tygodniu, 12, moim gościem będzie Wiola Nowakowska, założycielka grupy Srebro koloidalne, jonowe i zimne przebudzenie. Jest to bardzo duża grupa, gdzie myślę, że od spokojnie 5-7 lat dziewczyny tam tworzą srebro. Ja też tworzę srebro koloidalne, 10 ppm, takie naprawdę wystarczy. Jest to, im mniej tego wszystkiego wprowadzamy, tym lepiej, a działa. Opowie nam, dlaczego niejonowe jest złe albo niewłaściwe, kiedy powinniśmy stosować które, dlaczego metaliczne jest złe albo może jest dobre. Ja nie czuję się specjalistą pod względem srebra koloidalnego, więc zapraszam osobę, która się tym specjalizuje, stworzyła grupę, napisała wiele, można powiedzieć, poradników na ten temat, więc uważam, że oddaję ten głos osobie, która na tym się zna. Ja dzisiaj poopowiadałam o Candida, gdyż mam wykształcenie mikrobiologiczne, jestem magistrem mikrobiologii, techniki analityki medycznej i także pracowałam w Zakładzie Bakteriologii Klinicznej. I polecam Wam brać, jakby korzystać z wiedzy osób, które mają ukończone różne szkoły, różne kursy i mają pełne wykształcenie, żeby brać i czerpać wiedzę z dobrego źródła. Także dziękuję Wam, że obserwujecie mój profil.